Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku takiej miniserii na moim kanale, czyli robię mój nowy bullet journal. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to tam was serdecznie odsyłam, zanim obejrzycie ten, ponieważ tam pokazuję wam m.in. moje przybory i robię pierwsze, a bardziej ostatnie strony. A dzisiaj będziemy robić te pierwsze strony związane z tym, że nadchodzi nowy rok. No jest już końcówka grudnia, więc nie możemy oszukać nikogo i niczego. Nadchodzi nowy rok, także teraz w tym odcinku będę robiła strony związane właśnie z tym 2020 rokiem, z tym, że jest nowy rok i takie tam rzeczy, także co bez przedłużenia, zacznijmy planowanie w moim bullet journalu. Billy. Bottles of slamming and doors, but we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days. We took care of each other, we were living for each other. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have it. Can we just talk? Can we just talk? Figure out I can tell that you want me more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. Słuchajcie, skończyłam tą stronę. Jestem tak zmęczona, tak mnie ręce bolą. Ale jestem zadowolona z tego, jak ona wyszła. Na środku jest napis 2020, taki ozdobny, w takim prostokącie i z niego jakby wychodzą różne roślinki takie. Jest cały czarno-biały, taki bardzo elegancki. Strasznie mi się podoba, ale no jestem strasznie zmęczona, także pewnie dalej będę robić go jakoś wieczorkiem, bo powiem wam, że ja bullet journal zazwyczaj robię na takie raty. Dlatego też ciężko mi jest trochę nagrywać z tego w odcinek, bo właśnie ja robię zawsze bullet journal na takie raty. No ale tak wygląda właśnie pierwsza strona. No i przechodzimy do kolejnej strony. Czyli takiego kalendarza w pigułce, z tej strony po prostu napiszę tam 2020 i coś tam, jakiś cytat. Już mam nawet znaleziony. Kolejna strona zrobiona, czyli cytat, nie wiem, w sumie takie New Year, New Chances, some dreams fresh, same dreams, fresh start i napis 2020. Te cyferki tak mi się średnio podobają, ale ogólnie dwie rzeczy, które jeszcze chciałam zaznaczyć. Ja nie jestem perfekcjonistką, więc jeżeli coś tutaj tak nie do końca będzie wychodziło, to ja nie będę wyrywać 50 kartek, tylko po to, żeby mi jedna rzecz wyszła, bo ja zgodzę się z jakimiś takimi niedociągnięciami, z jakimiś takimi ala błędami i tak dalej. Jakby na przykład właśnie to, że to mi się tak średnio podoba, to mi nie przeszkadza, bo cała strona mi wyszła i bardzo mi się podoba napis, także jest okej, okay, jakby nie jest najgorzej, jest spoko. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć, żebyście po prostu się nie zdziwili, ja zapomniałam to powiedzieć wcześniej. Ja swój bullet journal będę prowadziła calutki po angielsku, także tak, przechodzimy do roku w pigułce. Billy.
care about each other. I know life took us far away, but I still dreamed about the good old days. We took care of each other, we were living for each other. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have. Okej, kolejna strona skończona. Powiem wam, że ta strona jest tak męczącą stroną dla ręki, że to jest jakaś masakra. Napisałam 2020 Eric Lance, czyli właśnie tak w pigułce. No i każdy miesiąc wypisałam, mam takie trzy kolumny podzielone kolorami jakby. No i January, February, March, bla bla bla. Każdy miesiąc, no i napisałam wszystkie dni i będę tutaj sobie zaznaczać wszystkie wolne od szkoły, święta, coś takie, które na przykład się zmieniają, typu Wielkanoc i tak dalej, kiedy mamy przerwę i tak dalej. Na razie zaznaczyłam sobie tylko ferie zimowe, ja to będę upominać w miarę tak na bieżąco, w sensie nie dzisiaj, bo jestem strasznie zmęczona, robiłam tą stronę, te dwie strony jakąś godzinę, bo tutaj trochę z kaligrafią było, a tutaj, no wiecie, ja 24 razy napisałam 30 numerków, około 30, tak średnio 30, bo najpierw ołówkiem, a potem to wszystko jeszcze poprawiałam i po prostu tak mnie ręka boli, że to jest jakaś tragedia, ale jest i bardzo mi się podoba, trochę kolorowo wreszcie wstawiłam, bo tutaj czarno-białe, tutaj czarno-białe, a tutaj wreszcie będzie trochę koloru jeszcze, jak będą zaznaczone wszystkie święta. O, jeszcze mogę sobie zaznaczyć moje urodzinki, znowu. Zaraz, jutro, ale dla was za sekundę będziemy robić kolejne strony, już ostatnie dwie. Okej, a więc słuchajcie, lecimy dalej, ostatnie dwie strony. Pierwsza z nich to będzie New Year's Resolutions, czyli postanowienie noworoczne. O tym mam zamiar nagrać cały osobny filmik, także po prostu czekajcie na niego, tam będę się bardziej wypowiadać na temat mojej postawy do postawy noworocznych i tak dalej. A tutaj będzie taki tracker. To jest taki mój pomysł, żeby zrobić tracker, że z różnych rzeczy, które tam sobie wymyśliłam wcześniej. I to będzie takie coś, jak różne rzeczy się zmienią przez rok. Na przykład ile będę miała tam, powiedzmy, subskrypcji, ile będę miała obserwujących na Instagramie, jaki będę miała wzrost, wagę i tak dalej. I na razie zrobię sobie taką podstawę do tego i wszystko będę uzupełniać 31 grudnia i potem 31 grudnia, ale równo za rok. To jest tak tylko dla takiej ciekawostki dla mnie, żeby zobaczyć, jak rzeczy się zmienią przez ten rok. Szczególnie jestem ciekawa, jak moje ciało się zmieni, jak ja się zmienię, w sensie właśnie ciało i jak się zmieni też mój YouTube. Też bardzo ciekawa jestem, jak mój kanał się rozwinie przez ten rok, czy się rozwinie, czy upadnie, czy co. Także zobaczymy. Ale no najpierw New Year's Resolutions. Dreamed about the good old days. We took care of each other. We were living for each other. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have it. Can we just talk? I can tell that you want me more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Okej, obydwie strony są skończone. Pierwsza strona, czyli New Year's Resolutions.
to po prostu tutaj sobie napisałam te moje postanowienia i ona jest w czarno-zielonych kolorach, czarno-zielona. Po prostu jest ogólnie w sumie na czarno, z jakimiś zielonymi takimi akcentami, jakimiś dodatkami. I myślałam nad tym, żeby dodać tutaj jakieś takie mini rysunki, ale uznałam, że taka prosta, mistrzna strona może być. Mam tutaj jeszcze trochę miejsca i jak wpadnę jeszcze na jakieś postanowienie, to oczywiście je dodam. No ale tak jak już mówiłam, będę wam z tego robić osobny całkiem filmik, także w tym filmiku już będziecie mieć taką końcową wersję, jakie postanowienia noworoczne mam i tak dalej. A tutaj mam ten Year Tracker, on mi się tak też bardzo podoba, jest taki czarno-czerwony. Jest podzielony na bary i na social media. Nie zajęło też mi to z całej strony, więc wydaje mi się, że tutaj też może jeszcze coś uzupełnię. Tutaj zostawiłam wolne miejsce, ponieważ to jeszcze jak mogę powiedzieć, co chcę tutaj patrzeć, ale na niektóre rzeczy, które chcę tam obserwować w swoim życiu, nie chcę wam tego po prostu pokazywać, także to już poza nagraniem uzupełnię. No i będę to uzupełniać, te informacje takie stricte będę uzupełniać oczywiście 31 grudnia, bo do 31 grudnia przecież może się jeszcze tyle zdarzy. No i tak, to by było na tyle dzisiejsze strony. W sensie z dzisiejszego filmiku ja to robiłam przez jakiś tydzień. No, jak dla mnie super. Ja jestem mega podjarana tym bullet journalem. Te pierwsze strony już takie bardziej prawdziwsze, no naprawdę mi się mega podobają i widzę u siebie, że ja się o wiele bardziej przykładam do tego. No i mi się to bardzo opłaca, bo naprawdę mega mi się podoba, jak mi wyszło. No i wy też dajcie znać, jak wam się podoba, ale tak wracamy do normalnego siedzenia. Okej, a więc to było na tyle w tym filmiku. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczek w górę i napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się ta seria z bullet journalem i czy mam robić więcej filmików z tym bullet journalem. No i dajcie znać, co sądzicie o moich nowych stronach a propos 2020 roku. Mi się one bardzo podobają. No spójrzcie, jak to ślicznie wygląda wszystko teraz. Jeszcze raz wam je pokażę, mimo że już je widzieliście w tym filmiku milion razy. No ale strasznie mi się one podobają, także mam nadzieję, że wam równie tak samo się podobają jak mi. Zachęcam was również do subskrypcji, żebyście nie przegapili żadnego innego filmiku z bullet journalem, ani żadnych innych moich filmików na tym kanale, bo ten kanał nie kończy się na bullet journalu, a są też tutaj różne inne, chyba fajne, mam nadzieję, że fajne filmiki. To tyle, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Bye!